Dobra. Wylądowaliśmy, siemanko, wylądowaliśmy na planecie, której nazwy nie pamiętam. I mamy tutaj znaleźć 3 groby, tak? Czy jeden chyba grób. Na jednej chyba planecie. Chyba, że 3 groby. Z tego właśnie, z tej świątyni, co właśnie opowiadał tam mistrz. Hej, BD1. Wylądowaliśmy naszym statkiem kosmicznym. Jedziemy eksplorować teren. Co my tutaj znajdziemy ciekawego? Trzymasz się? To dobrze. Hej! O, coś tam było. O, bidłan niebieski. Żółty. Czerwony chyba najładniejszy. Nie, żółty też jest fajny. Weźmiemy niebieskiego. O, niebieski taki. Ja bym miał plecak. Ja bym się nie ruszał, to bym go nie widział. A już wcześniej tutaj byłem, z tyłu nic nie ma. Tutaj wejdziemy później, ale najpierw pójdziemy tutaj w górę i zobaczyć, co tutaj ciekawego jest do eksplorowania. Może znajdziemy coś ciekawego. Ale grafika jest, no jak dla mnie jest powalająca, nie wiem jak dla was. Nie wiem, czy do czegoś tutaj można by było się przyczepić. Jedynie chyba do tych lak, co mi łapią. Co to za zmutowane szczury? Trochę wyglądają jak taka, nie wiem, jak ten z Harry'ego Pottera, ten pies, 3 głowy. Jak on miał? Cyber? Cyber chyba. Uważaj, Billy. Skanik. Co to jest? Skaz. Siada. Rodzaj ataków ma. Jezu, jak to ohydnie wygląda. Jestem chorą, szkoda, że tego obrócić nie mogę. To jest jakbym grał w Duma i by mi taki na twarz wyskoczył. To nie wiem. Nie wiem, no, zabić bym go zabił, ale... W sumie to chyba w Dumie był coś w podobie. Nie, tam były stwory z piekła. Co oni? Co? Żołnierz. Tych szturmowiec. Jakby oni mają też, jak zapomniałem, złej mocy, tak, ciemna moc, ciemna strona mocy. Kal, słyszysz mnie? No. Imperium, znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, a ta mapa się nazywa Zefo. Się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie. Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Co znalazłeś? Pałka szturmowca, zwiadowcy.
chcecie, to sobie poczytajcie. Nie otwierają się. Z drugiej strony. Fajnie to zrobił. To tak jak na telefonie, tak na ręką przesuwasz. A najpierw było Star Wars, a później telefonu wymyślili. Następne skazy? Skar? To nie. A nie wyskoczyłeś mi teraz. 21? No, nie zaatakowałeś mnie, dobra. Jest jakiś skanik tego. A fajnie go widać, taki kotlecik trochę, przypalony. Za nóżkę go złapać i zjeść. Taki. Jeszcze ten. Jeszcze się żarzy. Jak ognisko. Muszę pewnie tu na górę iść. Albo tutaj. Tylko nie wiem teraz gdzie iść. Pójdziemy chyba w tę stronę. Tutaj, o, tu chyba będzie coś ciekawego. O, nawet latarka jest. A F to. Zresztą się co jest goła. I z CS1.6 uwaliło, że na F jest latarka. W ogóle nie wejdę. Mamy coś ciekawego. Hej, BD1. Tylko sprawdzam. Czekajcie. Ja zamknę okno. Patrz, dziecko. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. Wracamy. To jest jaskinia jakaś. Jest przejście. Może tu będzie można wejść na górę tutaj. I tam coś się pali. Kurde. Dobra. Nic nie ma ciekawego. Nie znam hebrajskiego. Znaczy to był chyba pismo Jedi, ale... Albo Imperium pismo. Tak, jesteśmy tutaj. Skrzynka z tymu. To będzie tutaj. Chwila, weźmiesz więcej? To jest na życie. Dzięki, BD1. Ale mamy jedno, a tu jest 6, można zrobić. Także no... Dobra, to tutaj mamy to zaliczone. Zlecimy w tę stronę. Co my tu mamy? Nic. Dach? Sam dach? Może jest jakieś wejście? A nie, tutaj jest wejście. Aha. A, tu jest to wejście, co mi się nie chciało otworzyć. Ciekawe, czy mogę je otworzyć od tej strony. Otworzyłem. I teraz pytanie, czy ja mam? Aha.
Dobra, to ja muszę chyba tutaj iść. Co jeszcze chcę zobaczyć? To główne wejście. Co tutaj znajdę, bo nie mogę nic przegapić. Skanuj, skanuj. Dzięki za pomoc. Skrzynia towarowa. Pojemnik do transportu delikatnych przedmiotów. Bardzo zewnętrzna, wykonana jest ciężkiego metalu, który z łatwością wytrzymuje z Zefa. Z tyłu? Z tyłu nic. Zamknięte od drugiej strony. No, czemu są wszystkie drzwi zamknięte od drugiej strony? BD-1? Tylko się upewniam, że jesteś. Znalazłeś coś, BD-1? Barwa. Fajna. Zmienię sobie, bo to biała to... Tak jakbym worek założył na siebie. To jest takie bardziej jak pancho. Takie pancho, tak? Pancho to się nazywa. Hiszpańskie. Dobra, nic ciekawego tu nic nie ma. Chyba, że na górę tutaj da się wejść. Jak już. Spadnę czy nie spadnę? Uciąć się da, nie da się. Muszę nauczyć nowej umiejętności, dopiero będę mógł otwierać takie drzwi. A przez to nie przejdę. Terakota i nie mogę przejść. Nie otwierają. Zamknięte od drugiej strony, czyli musimy tam iść. Tych szturmowców to do mnie strzelają. Tylko ilu jest? Mógłbyś pomóc? Ja użyłem... Użyłem zdrowia, nie wierzę. Siema. O kurde. Strzelaj. To niemożliwe. To jeszcze dostałem? Skanuj. Sprawdzę to. Ten znak był w tam, gdzie mijaliśmy, co zdobyłem. Sprawdzę to życie, to, które wykorzystałem. Sponsoruję nowy kod Imperium. 9-4. Zakaz handlu 94364, trzeba to zapamiętać, bo może gdzieś będzie trzeba ten kod wpisać. 94364. Tutaj nic, to mam pewnie na górę iść. Wolę sobie poeksplorować jeszcze. Dobra, wbijamy na górę. O. Jest coś ciekawego. Wracaj tu! Co to widziłam? Zdobywamy ulepszenia do mieczu świetlnego. Tu mogę być? Nie, to tak wygląda, jakby można było wskoczyć. Dobra. O, jakie to jest wielkie. A to
Co, nietoperze latają? Nie. Co to jest? Orły. Kruki? Nie. Co w tamtych czasach żyło? Pewnie orły. Czy to była osoba? Jak to się spowalniało teraz ten czas? Z. A jedynką, dobra. Siema. Może mnie nie widzieli. To nie widzieli mnie. Zrobimy na asasina. Ile ich tutaj będzie? O kurde. Raz, dwa, trzy, cztery. Czterech, pięciu. Tutaj coś pewnie będzie. Czy tam się nie będę mógł dostać? Pięciu, sześciu. Ten się patrzy na tego. Muszę to jakoś... Kurwa, chodź. Uchowajcie, bo będziecie następni. Mogę go... To możesz, nic nie możesz. Będzie zabawa. Wszystko mi. Sprawdzam. Szturmowiec wiatowczy. To są ci, co latali na tych statkach. To był chyba w drugiej części, czy w trzeciej. Powrót klonów to było chyba. W Star Wars. Świadowcy to są właśnie. To jest pytanie, iść tam? Czy mam iść tam? Skurczę, tutaj jest krótsza droga. Może coś też znajdę. Ja tu byłem. Wszystko mi. Same kłamstwa. Imperium po prostu... Nakaz emisji. Zgodnie z kodem. Chciało tych ziem. Czyli... Tu nie wejdę, bo się zsunę. Tam już na górze byłem. Ale może po tej stronie gdzieś indziej. Albo... Wejdę tu. Chciałem skrótem tam wejść na górę. Po tych drzwiach? Też nic. No dobra, tu trzeba iść tędy. Co robisz tam na dole? Ja? Nic. Ty? Aś w ostatniej chwili to się da przeskanować? Nie da się. Tu jest wejście. Tu jest skrzyneczka. Hej, BD1. A, no dobrze. To coś, co może się nam przydać? To jest chyba kapitan. Ten po lewej stronie jest chyba kapitan. Chyba widzę kogoś na dole. Jak udało ci się ich wszystkich zabić? Normalnie. O, czy tutaj da się wejść? Ale taką schizę miałem, jakby
pewno mamy jakiś punkt umiejętności. Mógłbym ulepszyć jakąś umiejętność. Tutaj jest jeden punkt. Zobaczymy drzewko. Umiejętności. Zwiększy maksymalną moc ciała. Dobra, zwiększę sobie maksymalną moc ciała. Będę miał więcej mocy. Po kolei tak tutaj, zobaczcie ile tego jest. Zaczniemy sobie, naładujemy sobie. Złożyłeś już podanie o przydział kwaterunku? Przenoszą nas do lepszych koszar po archeologach. Blokowano skrót. Aha, to jest ten skrót, ja tu byłem. No dobra. To git. Tak. Czemu oni się od nowa pojawili? Ej, oni się od nowa pojawili. Ej, co jest? Dobra, zrobimy to tak. Znalazłem cel. Robi się. Nie może być aż tak szybki. Jest. Śledzę nieprzyjaciela. Jest. Dobra, trzech leży. Zachować spokój, znaleźć intruza. Nie pozbędziesz się nas. Jak to nie? No strzelaj. To zabija nas wszystkich. Zwyciężymy bez problemu. Cała drużyna nie żyje. Jak niby mam go trafić? Ściga mnie przyjaciela! Dobra, jeszcze jeden był chyba. Bez trzech było. Nie, nie ma? Jest. Mam cię! Dobra, muszę od nowa tam na górę wejść. Jak tam? Tędy. Myśliwiec? Myśliwiec to był? Co? Nie doskoczę tam. Nie no, nie doskoczę tam? Dobra, chyba tam. Pójdziemy jeszcze raz. Czemu ja tam... Nie mogłem doskoczyć. Może tu doskoczę. O. Będzie prostsza droga. Ta, pewnie trzy razy skakał. Pewnie ten... Nie doskoczył. Co my tu mamy? Dobra, wchodzimy na górę. Dawaj. Zabiję cię. O, jest kolejna skrzynka. Hej!
tu mnie wołał? Co tam jest? A może ja tędy musiałem iść? Tak, tędy musiałem iść. Kolejny myśliwiec. Tego musiałem, kurde, jakoś inaczej. On chyba będzie mocniejszy. Kontakt! Wyjdziesz stąd! Chyba kapitan szturmowców. No, dowódca szturmowców. Zwiadowców, sorry. Ligia, smuszyk. To nie wejdę. Tutaj był most, ale już nie ma. Muszę od nowa iść? Wejdę. A też nie wejdę. Czujemy moc. Dokąd nas zabierasz? Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy. Wysłani do obozów pracy. I nie tylko. Wysiedlenie. Ale notatki się przydadzą, ale ja to nie muszę tego czytać, jak chcecie sobie przewincie. Teraz podskoczyłem do przodu. A więc odbiło do tyłu. Wyszedł stąd. Pytanie, czy ja mam już tutaj, czy tam? Dobra, trzeba naprawić już... Włączony, przy Billy One jest. Cześć, Billy One. Billy One tego nie może zrobić, naprawić? Jest przepaść. Czyli jednak tam muszę iść. Zmedytujemy sobie trochę życia. No, wolę mieć całe życie. Całe życie niż... Wchodzimy do kolejnej jaskini. Co my tu znajdziemy? Ośrodek Trubin. W prawo czy w lewo? Pewnie tam mam iść. Pójdę tu. Ale fart.
No, lagi, uspokójcie się. Co to było? Hej, BD1. Tylko sprawdzam. Coś tu było. No, coś tu było i... Nie wiem, co jest. On mi daje jakiś znak. BD1? Tylko się upewniam, że jesteś. Sprawdzę to. Dobra, zeskanuję, teraz jest. Przyjacielu, po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Funkcja ma. Nie otwierają się. Zamknięte od drugiej strony, dobra. Czyli jednak muszę iść tutaj. Pewnie jakiś skrót tam będzie. Skrzyneczka. Ale fantów nazbieram na tej mapce. No dobra. Czy na tej planecie są? Co to? Mam światło. Ciekawe, czy ja bym wrócił. Nie, one się zamknięte od drugiej strony są. Tak, to by się nie opłacało tam wracać. Ojej, na światło wyszedłem. Patrz, no znowu się zrespili. Co mi się wydaje? Co robisz teraz? To mi wygląda na problem. Koza. Ojej, przecież odciąłem jednego roga, powstał drugi, ale to nie da. Filak. Kiepski zrób też. Taki tank, można powiedzieć.
staje mu na nodze. To jest tak, trofeum moje. Wiesz, jak tak stanął, to... Ocenę na mapie. Czy tam dojść? No, skrzynka. O, dużo, sporo tego przyszedłem już. Ładnie, ładnie wygląda. Tam taka zielenista wyspa. Już coraz bliżej on lata. Zielenista wyspa, a tutaj już jest kamienna. To są wodospady. Ładna, ładna, ładnie to zrobili. Dobra. Jestem głodny. Potrzebuję trochę czasu. Osłaniać mnie. Trafiony. Robi uniki. Chyba już starczy. Nie mamy już wsparcia walczących wręcz. Spróbuj poradzić sobie ze mną, Jedi. Kurde, on ma namierzającą rakietę. Poradzę sobie spokojnie. Przeskanujesz go? Nie, nie da rady go przeskanować. Bo to był zwykły szturmowiec. No, zaraz. Za późno. Czy można powiedzieć, że za wcześnie? Bo ja na dwa muszę wskoczyć. Nie, za nisko. Za wysoko. No nie. Muszę tu wyczuć dobry moment. To opada, a tu muszę spowolnić. Kurde. Lecimy. Aha. Kurde, już. Mamy to. Za drugim razem, ale. Opada. Mogę tam skoczyć na górę. Ojej. Ale to zepsułem ty. A co się... Nie zarwie? Nie. Dobra. Kurde. Lipa. Czy tam nie wejdę? O, to pewnie jeden z Zefo. Tą grobowiec. Chyba idziemy dobrą drogą, Billy. Chyba tam jest grobowiec. Ojej. Siema. Tam jest, od razu. Trafiłem go. No, wiedziałem, że on ma więcej HP. Dobra, to by było na tyle. Ta? Czy on zabije nas wszystkich? Tak. Zabiję was wszystkich, no strzelaj. Dawaj. Uda się. Aha. To fajnie. No, chciałem powrócić do tego miejsca i powróciłem.
strzelaj. A na górze nic nie ma. Tam była taka fajna przejażdżka. Wolę iść górą, żeby nie ryzykować, może coś, żeby nic nie przegapić. O kurwa. Dobra. Spadłem. Tam nie dolecę. Doleciałem. Same pytania zadają. Co za znaki? Nie, to przecięcia od miecza są. Nie mogę przesunąć. Blokowane miejsce. Ciężki sztormowiec. O, tu go pijemik trochę chyba. Skrzynka to będzie? No nie. Kurde, no nie. Spadłem. Obserwuję cię. Blokuj do woli. Wystarczy. Nie, ja mam chyba tutaj iść. Chcę iść gdzie indziej, bo jeszcze teren nie oznakowałem całego. Najpierw się uleczę. I umoc umiejętność jakaś nowa. Poprawię umiejętność defensywną, bo będę miał tego na tych ciężkich szturmowców. No, ja sobie jeszcze zrobię. Robi uniki!
Nie! Jesteś mój! Ale też exp wpadał. Tutaj sobie wejdziemy. Nie powinieneś był tu przychodzić. Dobra, gościu. Zamilcz. Wszystko gra, BD1? Ej. Liriana, zaopiekuj się Sieną. Martwy mieszkanie z wioski. Czyli go zabili. On jeden blokowany, ale coś... Przecież nie spadł. Kolejne naprawienie się włącza. Co by z tym naprawieniem łącza, pan? Tu byłem? Sir, z bazy Imperium odlatuje transportowiec. Przyjęłam. Chcą przenieść artefakty Zefo na Coruscant. Co to znaczy? Że Imperator interesuje się Zefo? Może. Co tam jest główna? To muszę tam, gdzie byłem wcześniej. Chyba. Nie wiem, teraz sam. Wrócimy sobie. Przełamie twoją obronę. Zwiększony. Rotem. Kiedy ja będę mógł naprawiać to łącze? Co tam jest? Czyli jednak zdobyłem. Coś BD1? Zobaczymy, jak to wygląda. Taki most jak Władcy Pierścieni. To jest z Władcy Pierścieni na bank. Maj. Most do Mordoru. Lecisz. Prawie spadłem. Prawie spadłem, ale... Tam chcę się dostać, jak tam wejść. Może później się tam dostanę. Którędy ja miałem iść? Tędy w dół. I tutaj. Przez jaskinię do transportowca, który odlatywał. Hej, BD1! Został ranny, ale załatwił szturmowca. Mam punkt kontrolny. Ślady walki. Szóstka. Szynkarska, wyrzutnęli.
Uratowali życzenia przed Imperium. No nie mogę nigdzie iść. Jak ja mam naprawić to złącze? Trzymasz się? To dobrze. Reguł naprawię. Na mapę, tu nie mogę wejść. Przycofnąć przez tunel iść. Że mam mapę. Mógłbym tam wskoczyć, ale myślę, że bym się zablokował. Dobra, muszę wejść do tej jaskini. Zauważysz szturmowiec? Kurde. Spadłem. Który ja byłem w tej jaskini? W tej jaskini. Teraz tej przyszedłem. Dobrze. To jest skrzynka. Nie wejdę przez szybę. Chciałem wejść przez szybę. Siema. Ja. Co to jest? Szturmowiec rakietowy, bo tamten mi spadł.
tędy iść, ale... Dobra, mam linę. No i fajnie. I mam punkt umiejętności. Jeszcze odpoczniemy sobie. W drzewku. Nie wiem, tak cały czas jak to robić. Łączę zasilanie. Operacja Świder. Dobra, on to powiedział przed chwilą. Coś, coś, BD-1? Chyba do miecza świetlnego. Thank you.
Co tam jest? Dobra, tutaj. Teraz ginę. Teraz ginę. Dobra, ale ważne, że tutaj jestem. Dawaj, dawaj. Kal, Imperium odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. Odkryło moją pozycję, czy myśmy nie namierzyli? No to było trochę ciężkie. Hej! To coś, co może się nam przydać? Żółty, czarny. Czarny fajnie wygląda. Jak Imperium prawie. Kurde, nie trafiłem. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Dobrze. Przewaga jest najlepsza. Assassin's Creed Squire. Jak cię miewasz, Bidi? Spadaj. Dobrze, cieszę się. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Zbadać to miałeś. Może już spadł. Na bank jest jeden z tych grobowców. Się magię ogarnął.
sobie... Liquida zaleję do papierosa. Zaraz wracam. No i dobra, i zobaczmy, dokąd nas to poprowadzi. No myślę, że to jest ten grobowiec. Chyba raczej na pewno. Tutaj też był miecz świetlny. Nie mogę tędy przejść. Burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciągnie. Tam jest ta koza. Czy to baran jest? Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się. Też coś było. Nie wiem, spada, ja spadłem. Co ja zrobiłem? Że spadłem. Czy też na dole będę miał jakiś... Jeszcze jeden? Może są połączone. Tyle tego rozbieraj, ale nie wiem, gdzie to ulepszyć. Czy w ekwipunku, czy... Dobra, goś do miecza świetlnego. Stój. Widziwam. Modliszka. Pończo.
Jasne. Ten statek się nazywa Modliszka. To się nazywa Modliszka, znaczy. Jeszcze raz idę to zbadać. Dam radę tam wyjść? Chyba już. Nie dam rady. Ale mogę się, że tych małych drzewek nie mogę. Ile mi tu jeszcze jest? Tu zejdę, tu już nie wejdę. Możesz. Tutaj iść. Czy jest ten grobowiec? Jak to daleko jest? W życiu nie widziałem takiej burzy. Ta, niesamowite. Może mnie to nie zabiło. Grobowiec Elmira. Elrama. Mimo licznych zastrzeżeń, nie potrafię wyrzucić sanktuarium Bogano z mojej głowy. Wprowadzane przez nie wizje ukształtowały kulturę tej cywilizacji. Muszę zrozumieć, jak to się stało. Tam się leci w dół, a tamten na górę chyba. To zbadał mi ładno.
nigdzie ich nie widać. A co z Kordową? Nadal nie wiem, co mam znaleźć. To jest główne wyjście. On jest trochę... ekscentryczny? Coś o tym wiem. Ale nie wysłałby nas tu dla zabawy. Co to jest? Zachowaj otwarty umysł. Oko cyklonu. Nie cofnij się, bo ja chcę to zbadać. Coś wyskoczy chyba z tej dziury. Widziałeś to? Skungus. Kurde, to się odradza. Dobra, nie mogę na to. A i tam jest... Dobra, to ja... Co? Co? Ała! Nie dość, że tu ma kolce, to jeszcze wybucha. Bo złą drogą poszedłem na początku. Ale mnie oszukali. Teraz? Po ścianie. Tak. Ała. O ja. Ilu tu ich jest? Thank you.
Pewnie. Pewnie mam tam iść na górę. To jest zagadka. Okay, no. Muszę tam wejść jak. Na pewno da się przez tą szczelinę wejść. Kurde. Tak, będę miał chyba większą moc. Będę mógł. Dobra, mamy to. A, tam jakiś pokój. Tutaj nie wejdę. Wiedziałem, że tyle zagadek jest. To w ogóle... Ej, tam jakiś żołnierz stoi, to może ja tam wejdę. Takiego jeszcze nie widziałem. Zajdę tam, ha. Yeah.
strażnik grobowca, tak myślałem. Woda płynie. Jak wcześniej nie zauważyłem. Ale fajny robocie. Znaczy strażnik są. Cały jakiś. Linę przegapiłem. Kolejna zagadka. To jest wiatr. No. Myślałem, że coś innego tu znajdę. Ale to też może być. Ja mam tam iść, ale ja chcę iść. Raz. Miecz świetlny nie rozwiąże wszystkiego. No dobrze, to kupiłem tak. Przynajmniej przyspieszenie dostałem. O nie.
kurde. Drugi strażnik. Tam coś jest. Stworzyli ten artefakt w ofierze dla wiatru. Z jakiegoś powodu został celowo zniszczony. Kurde. Latam normalnie latam. Romajki. To pełny stan będzie karków. Zeskanujesz? Jeszcze mi się bateria rozładuje w mieczu świetlnym. Moc mnie tu zaprowadziła. Nic nie ma. Jedi nie szukają agresji, tylko z nią walczą. Moc jest po to, by nas osłaniać. Trudy na ścieżce stają się ścieżką. To, co na drodze, staje się drogą. Zatem spróbuj znów. Dobrze, i znowu. Szybciej! Ukończ próbę! To, co na drodze, staje się drogą. Chcemy jeszcze raz być? O, nareszcie zdobyłem nową umiejętność. Ciekawe, jakbym się... Nie wiem, czy to nie cofnę raczej.
Cofnę się. Przejście, gdzie byłem. Dobra, to może się cofnę. Ja tu się nie cofnę. Dobra, nie wyczekaj, się cofałem. No dobrze. Znalazłeś coś, BD-1? Strażnik został dawno zniszczony. Czyli ktoś tutaj był. Zrobimy tego w celniku. Mam 4, nie mam 5. Ej, tutaj nic nie ma? Przyjęłamy się. Mam się cofnąć. Jednak mam się cofnąć. Tak. Przyjacielu, popatrz na detale na tej korze. Misterne żłobienia. To może być tylko drzewo roszczyr z Kashika. Czas odwiedzić starego drucha. Jeśli Zefo mieli łączność z Kashikiem, mamy duże szanse, że wódz Tarful będzie o tym wiedział. Nie ma takiego zasięgu. To był jakiś nowy. Dobra, zerknę.
wątki tu się znajdują. Ja tu byłem. Czyli odblokowałem sobie nową mówię. Ja. Jeszcze raz. Ile umiejętności ty wiesz, że ja będę mógł wziąć? Mogę wszystkich zesłonować. Trzy. Odjebałem, ale nie jestem pewien. O, chyba tak. Albo nie, wejdę może tutaj. Rozmawiam w ścianę, której rozwalić nie mogę. Tej ściany.
Wiesz, że odjebałem go. Boże. Gdzie jeszcze gdzieś? Kula jakaś. Wielkanocna. Jak tam nie doleciałem, no... Nie rób ta sobie jaj. Bez jaj. Na pewno jest tu jeszcze jakaś sfera. Nie widzieliśmy jednej z tych sfer, gdy wchodziliśmy? Bujaliśmy się na tym. Może da się to jakoś ściągnąć. Odjebałem, znaczy nie odjebałem, ale... Nowe będę musiał to robić. Już nie doleciałem. Nie no, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale... Co ja mam tu w ogóle nie zrobić? Ej, bo... Czekaj... Tu na górze jest wejście. Na gdzie stronie?
sprawdzałam. Działa być. Się otworzyło. Nie wiem. Próbuję jeszcze raz tutaj wejść, przejść, to może jakieś wskazówki mi da. Kurde.
gościa. Nie widzieliśmy jednej z tych sfer, gdy wchodziliśmy? Bujaliśmy się na tym. Może da się to jakoś ściągnąć. On jest lina. Ja nie widziałem tej linii wcześniej. Drzewko. Jak przytrzymam. Nie. Chciałem się ulecieć, dobra. No. Tam jest lina. A ja muszę stąd wyjść. Chyba. Ja muszę wejść tam.